Oj, strzelaj, prędzej strzela! Jest! Kronika sportowa. Sylwia Urban, dobry wieczór. Mija doba od zakończenia piłkarskich mistrzostw świata w Katarze, w których tytuł zdobyli Argentyńczycy. W finale wygrali z Francuzami po karnych 4-2. Przypomnę, że po 90 minutach był remis 2-2, a po dogrywce 3-3. Teraz czas na oceny i podsumowania, a zatem jeszcze raz z Kataru zgłaszają się Filip Jastrzębski i Tomasz Kowalczyk. Za nami mundial pełen wrażeń. Były rozczarowania, smutki, spełnione cele minimum i wielkie zwycięstwa. Największym wygranym jest zespół Argentyny, który zaczął niezbyt dobrze, ale zimny prysznic. W pierwszym meczu przegranym z Arabią Saudyjską 1-2 tylko otrzeźwił zbyt rozgrzane głowy Albi Celestes. Argentyński dziennikarz telewizji Direct TV Latin America, Sebastian Quardelli, przyznaje, że sukces drużyny jest zasłużony, ale rodził się w bólach. Trudno mi opisać, co czuję po takim meczu. To jest nieprawdopodobne. Niezwykła chwila. Argentyńczycy to naród borykający się z wieloma problemami. Zdobycie Pucharu Świata znaczy dla nas bardzo dużo. Gdy było 2-0, wydawało się, że Argentyńczycy nie mogą już wypuścić tego zwycięstwa z rąk. Nagle stracili kontrolę. Podobnie było w meczach z Australią i Holandią. Argentyna gra fantastycznie. Do pewnego momentu, ale nasi piłkarze są niezwykle silni psychicznie i skupieni. Messi był tak skoncentrowany na zdobyciu Pucharu Świata, że zaraził tym cały zespół, który walczył o zwycięstwo w każdym meczu. Oczywiście rozumiem, że Maradona jest i zawsze będzie waszym bogiem, ale już chyba teraz można powiedzieć, że to Messi jest najlepszym piłkarzem w historii Argentyny. To piłkarze grający w różnych czasach, zarówno Maradona, jak i Messi to zawodnicy z innej planety. Nie powiedziałbym, że Messi jest lepszy od Maradony. Dla mnie to piłkarze na tym samym poziomie. Przez całe mistrzostwa argentyńscy kibice zapełniali stadiony, a w finale było ich 70, może nawet 80 tysięcy. To jest szalone. Bardzo szalone. Mamy w kraju mnóstwo problemów ekonomicznych. Trudno logicznie wyjaśnić, dlaczego aż tylu Argentyńczyków przyleciało na finał. Ludzie w naszym kraju nie mają pieniędzy, wiele z nich sprzedało swoje samochody i telefony po to, by przeżyć tę historyczną chwilę. Ostatnie Mistrzostwa Świata Messiego. To już się nigdy nie zdarzy. To najpiękniejszy dzień twojego życia? Tak, zdecydowanie. Mam 33 lata i nigdy nie byłem tak szczęśliwy jak teraz. Finałowe spotkanie Argentyny z Francją zostało uznane za najlepszy mecz mistrzostw przez opiniotwórczy brytyjski portal The Athletic, co nikogo specjalnie nie dziwi. Nas zaskoczyło jednak, że na drugiej pozycji w zestawieniu znalazł się grupowy mecz Hiszpanii z Niemcami. Na trzeciej pozycji spotkanie Anglia-Francja w ćwierćfinale. Dopiero na szóstej umieszczono mecz Holandii z Argentyną, który naszym zdaniem znalazłby się na podium. Spotkanie Polska-Meksyk na ostatnim, 64. miejscu. Niestety biało-czerwoni, mimo że po 36 latach wyszli z grupy, nie skradli serc zagranicznych dziennikarzy. Trener Czesław Michniewicz twierdził, że w Polsce prasa też mogłaby bardziej docenić zrealizowany cel. Cieniem na występie naszych piłkarzy położyły się jednak niesnaski, niedopowiedzenia, brak jasnej komunikacji i syndrom oblężonej twierdzy. W efekcie coraz mniej osób pamięta już styl gry w niektórych meczach, ale ten niesmak, który towarzyszy chyba wszystkim od powrotu reprezentacji do kraju. Polska na Mistrzostwach Świata została sklasyfikowana na 15. miejscu. Numerem 1 wśród arbitrów za to polski zespół sędziowski Szymon Marciniak, Paweł Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz i Tomasz Kwiatkowski, którzy zebrali dobre recenzje za finał, a jeśli ktoś narzekał, to głównie francuska gazeta L'Équipe. Mistrzostwa Świata w Katarze były szczególne też dla redaktora Dariusza Szpakowskiego, który skomentował swój ostatni, 12. finał. Pierwsze kroki stawiał w naszej redakcji, która wysłała go już na mundial w Argentynie w 1978 roku. Dzięki szczególne dla radia, dwa turnieje, 78 rok niezapomniany. Ja powoli będę gdzieś ograniczał swoje działania, pożegnałem się z mundialami, najwyższa pora i czas. Co mogę powiedzieć, kochani radiowi kibice, to jest kawał
historii, tak jak mówię, pięknej, zamkniętej, od Argentyny. W Argentynie, w Buenos Aires się zaczęło, wracaliśmy w tłumie wiwatujących Argentyńczyków, Videla im pozwolił wyjść na ulicę, nic innego nie było, było biało-niebiesko, były puszczane z odtworzenia Mario Kempes, gol Argentina i tak dalej, i tak dalej. To nie tak biało-niebiesko jak tam, to było coś niezapomnianego i zawsze będę miał to przed oczyma i tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o największe wzruszenie, o największe emocje, to Polskie Radio 82, Jan Ciszewski, niesamowite. Te gole Bońka niesamowite. Gole Bońka w spotkaniu z Belgią. Marek Dziuba, dobre rozegranie piłki z Kupcewiczem. Kupcewicz na wysokości pola karnego, wrzuca na pole karne. Pędzi tam Buncol po przeciwległej stronie. Oddanie do Bońka, będzie chyba bramka. Gol! Cudownie! 2-0! Brawa publiczności, gra przy otwartej kurtynie. Nabiera szybkości Smolarek, chyba zdecyduje się na strzał, oddaje Lacie. Lato naciskany przez dwóch zawodników. Świetne zagranie do Smolarka, nie ma Smolarnego, nie to Bońek, będzie bramka. Gol! 3-0! Ale też trzecie miejsce, które żeśmy wywalczyli i wielka radość, bo po powtórka czegoś, co żeśmy osiągnęli wcześniej za czasów Kazimierza Górskiego. Myślę, korzystając z okazji, panowie, wielkie pokłony dla świętej pamięci Kazimierza Górskiego, Andrzeja Strejlała, Jacka Gmocha, jego współpracowników, Jacka Gmocha za 78 rok. Idziemy dalej, mam rok 82, Antoni Piechniczek, tak, 86, słynna klątwa Piechniczka i Bońka, zdjęta przez Jerzego Engela, później 2006, Paweł Janas, potem niby się tak wydaje, że już, mamy 2018, nie wychodzimy z grupy, mamy sukces, wyjście z grupy, może nie ten styl, może nie tak chcieliśmy, ale ucieszmy się z tego, co mamy i zbudujmy na tej bazie coś, co da nam, Polakom wszystkim, im reprezentacji i nam, kibicom, sukces w przyszłości. Trzymamy więc kciuki, by tak się stało. Ale na to musimy jeszcze poczekać przynajmniej 4 lata. A teraz cieszy się cała Argentyna, o czym mówi pani Aleksandra Piątkowska, ambasador RP w Buenos Aires, z którą rozmawia Andrzej Grabowski. Argentyna świętowała. I to długo. No na pewno jest troszkę zaspane Buenos Aires, dlatego że świętowało całą noc, co zresztą absolutnie było słyszalne w każdym zakątku miasta. W mediach o futbolu. Tylko i wyłącznie. To znaczy ja przeglądam dwa największe dzienniki. Oczywiście tych dzienników jest ogromna ilość i właściwie pierwsze 38 stron jest tylko o tym. Jest zdjęcie właśnie ogromne, bo teraz nawet przeglądam, rozmawiając z panem, przy obelisku to jest podobno 1,5 miliona osób, które wyszło i cieszyło się ze zwycięstwa. Na teatrze Kolonna, słynnym teatrze, jest powieszona ogromna koszulka, oczywiście w pasy biało-niebieskie. Natomiast na przykład całe 6 stron jest poświęcone, jest rysunek boiska. Muszę przyznać, że tak jak ja jestem fanką futbolu, bo lubię go oglądać, lubię kibicować, to dla mnie jest szaleństwem, żebym po prostu 6 stron musiała oglądać rysunku boiska i następnie przemieszczania się na przykład kilometrowego zawodników albo podań z lewej strony, albo podań do Di Marii. Nie no, po prostu szaleństwo. To właściwie niewiele więcej tu wiadomości ze świata. Gdzieś tam na końcu widzę jakieś informacje, ale tu naprawdę 10 ostatnich stron, a gazety miewają tutaj i po 60 stron. I chwalą naszych sędziów. Po prostu jakość i profesjonalizm naszego głównego sędziego i sędziów bocznych jakoś został uznany przez Argentyńczyków, co jak wiemy nie jest łatwe. Argentyńczycy zawsze mają pretensje do kogoś innego, że przez niego czy tam przez nią coś tam się wydarzyło, natomiast no, tu się okazuje, że absolutnie stwierdzili, że sędzia z Polski bardzo, bardzo dobrze sędziował. I Leo Messi. O, zdecydowanie. Zdecydowanie. Dzisiaj już jest Bogiem. Nie powiem, że zdetronizował Maradonę, bo to być może, bo teraz może mamy dwóch bogów po prostu w Argentynie. Może jeszcze do tego nie doszło, ale zdecydowanie, absolutnie. Wolnego dnia po tym sukcesie nie było. Argentyńczycy poszli więc do pracy, również w polskiej ambasadzie. Uśmiechnięci, szczęśliwi. Właściwie to się nie da chyba do niczego porównać. Ja nie widziałam tak szczęśliwych pracowników miejscowych. A pracuję już trochę na placówkach, więc myślę, że to się w ogóle z niczym nie da porównać, taka radość, która ich naprawdę i duma, która ich rozpiera. Ach, zazdrościmy. Mundial zakończony i trzeba przyznać, że pod względem piłkarskim był to wspaniały turniej, również pod względem gry bramkarzy, która była wyjątkowa w wielu przypadkach. O tym Robert Skrzyński rozmawia z byłym bramkarzem polskiej reprezentacji Adamem Matyskiem.
To był mundial bramkarzy. Fenomenalne interwencje, mnóstwo obronionych rzutów karnych. Jak oglądałeś mecze, to patrzyłeś zwłaszcza na bramkarzy. Ich rola w drużynach wzrosła? Ta rola, faktycznie to, co powiedziałeś, okazała się po raz kolejny kluczowa. Uzbierałoby się tych rzutów karnych, które ci bramkarze obronili, bardzo dużo. I tutaj ja oczywiście będę bronił zawsze bramkarza, że nie ma źle wykonanych rzutów karnych, tylko są doskonale obronione rzuty karne przez bramkarzy. Dlatego ta szansa obrony rzutu karnego jest znikoma, a oczywiście ciśnienie, jak i duży stres związany z wykonaniem tego rzutu karnego należy do strzelającego. Fakt jest taki, że ta rola bramkarza została jakby wyupuklona do takiego maksimum na tych mistrzostwach świata w Katarze. Fantastyczna gra Wojciecha Szczęsnego. To jest coś, co na pewno nas cieszyło, bo to nie tylko te dwa obronione rzuty karne, ale w każdym meczu był bardzo mocnym punktem polskiej reprezentacji. Myśmy dosyć długo czekali na tak równą i bardzo dobrą grę Wojtka Szczęsnego, bo po meczu barażowym ze Szwecją, od tego momentu jakby się zaczęło, że grał doskonale w tym spotkaniu i utrzymał nas przy życiu, gdzie to spotkanie wygraliśmy i pojechaliśmy na te mistrzostwa. I też tak było oczywiście w tych meczach czterech na Mistrzostwach Świata. Pierw w tych grupowych meczach obronione dwa rzuty karne, potem z Francuzami. Wydaje mi się, że spełnił swoją rolę doskonale. Musimy się przyzwyczaić do nowych gwiazd w bramce, bo najlepszym bramkarzem turnieju znany Argentyńczyk Emiliano Martinez, ale myślę, że też Bono, bramkarz drużyny Maroka, czy Dominik Livakovic, to byli zawodnicy, którzy faktycznie zaprezentowali wielką klasę. Najbardziej chyba z tym takim może niedocenianym, ale chyba który nie był może tak brany pod uwagę do tego ścisłego topu mistrzostw świata, był Livakovic, wydaje mi się. I chłopak potwierdził, nie tylko broniąc same rzuty karne, ale w kilku sytuacjach z Brazylią też pokazał, że zna swój fach i radzi sobie bardzo dobrze. Gdzieś tam przeczytałem wywiad Modricza, który go bardzo kiedyś mocno zmotywował, bo gdzieś pochodzą z Zadaru, i zmotywował go, że jeśli chcesz być bramkarzem reprezentacji Chorwacji, to musisz mieć, powiedzmy, klatę do przodu i trochę nos wyżej uniesiony. Po nim oczywiście tego nie widać, ale jak wspomniałeś, mieliśmy na tych mistrzostwach właśnie czy Bono, czy Livakovic, te nazwiska, które wymieniłeś, to można powiedzieć, że zapisały się mocno na tych mistrzostwach. Bramkarz daje życie, daje nadzieję i daje wsparcie drużynie swojej, to możesz myśleć o korzystnym rezultacie, jeżeli z przodu coś więcej się uderzy niż przeciwnik, czyli padają bramki nie tylko w jedną stronę. Oczywiście jest to jak najbardziej zrozumiałe. Dodam, że następne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej odbędą się za 4 lata w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. I na pewno nie zagra w tym mundialu Francuz Karim Benzema, który poinformował dzisiaj o zakończeniu kariery reprezentacyjnej. Obchodzący właśnie dzisiaj 35. urodziny napastnik Realu Madryt podjął decyzję w tej sprawie po Mistrzostwach Świata w Katarze. Tuż przed mundialem doznał kontuzji mięśnia, która wyeliminowała go z turnieju. W drużynie narodowej Francji Benzema rozegrał 97 spotkań, w których strzelił 37 goli. Z kadrą nie świętował jednak jej największych sukcesów. Przez wiele lat nie grał w reprezentacji z powodu wielu skandali, w których brał udział. Kronika sportowa. Szwajcar Marco Odermatt wygrał gigant alpejskiego Pucharu Świata we włoskiej Alta Badia. O 0,20 sekundy wyprzedził Norwega Henrika Kristoffersena i o 0,92 Słoweńca Żana Kriańca. Polacy nie startowali. Odermatt umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Ma aż 271 punktów przewagi nad Norwegiem Aleksandrem Omotem Schilde. Jest także liderem w klasyfikacji gigantowej. A gigant to również ulubiona konkurencja najlepszej polskiej narciarki alpejskiej Maryny Gąsienicy Daniel, która wczoraj zajęła 38 miejsce, ale w supergigancie w szwajcarskim St. Moritz. Z wyniku zadowolona nie jest, choć przyznaje, że 47 numer startowy jej nie pomógł, ale nie narzeka na warunki na trasie i ustawienie tyczek. Myślę, że na warunki jakby nie możemy narzekać. Ustawienie, ja nie powiem, mi się nawet podobało to ustawienie. Oczywiście ono nie było łatwe, bo było dużo bramek, których nie było widać, tak zwanych ślepych bramek. Bardzo dużo i dlatego też często dziewczyny popełniały błędy, bo po prostu nie trafiały dobrze z linią przejazdu. Warunki nie były złe, oczywiście, że te warunki się zawsze psują i jest różnica, jak się jedzie z pierwszym numerem, czy z szóstym numerem, nawet w supergigancie, a z 47, to na pewno się traci na trasie i to jest normalne, bo po prostu te bramki, które są bardziej właśnie dziurawe, no to jednak nas wybijają z rytmu i po prostu na nich tracimy sporo czasu.
porównaniu do dziewczyn, które przejeżdżały je gładko, jeżeli miały pierwsze numery, ale jakby winy bym nie zrzucała jakby na trasę i na warunki, bo mimo wszystko z moim numerem startowym mogłabym lepiej pojechać. Te odcinki, które pojechałam bez takich dużych błędów, to jeszcze były w miarę przyzwoite, bo były z czasami w 30, więc były całkiem przyzwoite, a po prostu dwa odcinki, akurat się złożyło tak, że dwa odcinki były lepsze i dwa gorsze i dokładnie te dwa gorsze popełniłam dwa duże błędy, więc po prostu ewidentnie te błędy, no na nich straciłam czas, o, tak zaważyły. A jednak Supergigant jest taką konkurencją, w której prędkość jest dosyć duża, zakręty są na dużej prędkości i po prostu czasami jest ciężko wymierzyć, że tak powiem, dobrą linię. Ja bardziej się nawet nie tyle z mety cieszę, co z tego, że po prostu miałam okazję przejechać kolejną pełną trasę Supergiganta, bo naprawdę, jeżeli chodzi o treningi, my jesteśmy niestety nie dużą narciarską nacją, tylko malutką, jestem pojedynczą osobą, mam malutki team i nie jesteśmy w stanie po prostu zorganizować takich treningów na takim poziomie, jak są w stanie zorganizować duże nacje, więc jakby dla mnie taki przejazd cały Supergiganta pełny to też jest bardzo dobre treningowo, bo ostatni raz pełny Supergigant to jeździłam właśnie, można powiedzieć, sierpień, wrzesień, więc to też jest dosyć dawno. No i po prostu do tego też trzeba się przyzwyczaić, bo koncentracja musi być od samego początku do samego końca. Właśnie nie można popełniać tych błędów, bo w Supergigancie jak się popełni błąd, nawet najmniejszy, to po prostu traci się prędkość, a wraz z prędkością przychodzą dodatkowe setne i sekundy, ponieważ po prostu mamy mniejszą prędkość i jak są płaskie odcinki, to po prostu nie jedziemy tak samo szybko i nawet jak jedziemy nieźle, to jedziemy dużo wolniej i po prostu tracimy na czasie, więc jakby to też jest ważne, żeby ten właśnie składać jakby cały przejazd do jednej całej i to jest bardzo ważne i jakby u mnie tego zabrakło, no ale też mam świadomość, dlaczego tego zabrakło, więc jakby biorę to jako po prostu właśnie kolejną lekcję, kolejny trening i mam nadzieję, że już z każdym kolejnym Supergigantem będę miała lepsze odczucia i lepsze, łatwiej będzie mi poskładać w całość ten przejazd. A co teraz przed Maryną Gąsienicą Daniel? Dojechaliśmy do Podsad i Fasa, jesteśmy tutaj na kolejne dwa dni treningu i później wracam do domu na króciutką przerwę, dosłownie na 4 dni świąteczne. Niestety już 25 musimy wyjeżdżać na kolejne zgrupowanie. Mówię niestety, bo bardzo lubię ten okres świąteczny i ten jeden dzień zrobiłby dla mnie dużą różnicę, gdybyśmy mogli wyjechać 26. Ale akurat tak się zdarzyło, że Gigant z Zelden został przełożony do Semmeringu i właśnie został on przełożony na dzień wcześniej niż normalnie planowany Gigant w Semmeringu, więc bardzo krótka świąteczna przerwa w domu. W takim razie życzymy wspaniałych świąt i bardzo dobrego wyniku w Gigancie, a właściwie w dwóch Gigantach w Semmering 27 i 28 grudnia. Powodzenia. Iga Świątek wygrała z francuską Caroline Garcia 6-3, 6-4 w pokazowym turnieju w Dubaju, a w Ekstraklasie siatkarek Azoty Tarnów wygrały z Legionowią 3-0 i MKS Kalisz pokonał Pałac Bydgoszcz 3-1. W tabeli prowadzi ŁKS Łódź. Natomiast w Ekstraklasie koszykarzy Czarni Słupsk pokonali Start Lublin 82-60. Liderem jest Śląsk Wrocław. I na zakończenie kroniki Piotr Dąbrowski opowie o bardzo ciekawych sportowych książkach. Przez lata polscy sportowcy przyzwyczaili kibiców, że podczas igrzysk olimpijskich czy to paraolimpijskich przywożą opasły worek medali. O trudnej drodze na olimpijski szczyt podczas spotkania w warszawskim Centrum Olimpijskim opowiadały utytułowane sportsmenki. Najważniejsze jednak były książki. Najpierw warto wspomnieć o Team 100, olimpijskiej opowieści z Tokio i Pekinu. Jest to zbiór wywiadów z 16 beneficjentami programu Team 100, którzy odnieśli sukcesy podczas ostatnich igrzysk. Mistrzowie olimpijscy i paraolimpijscy, medaliści i ci, którym do podium zabrakło bardzo niewiele. Jak podkreśla Barbara Bieganowska-Zając, biegaczka, czterokrotna mistrzyni paraolimpijska, stypendystka programu Team 100, sport przynosi wiele korzyści i pozwala przełamywać strach i bariery. Dużo młodzieży spędza właśnie swój wolny czas na komputerze, laptopie, telefonie, smartfonie. Aktywność w waszym życiu bardzo dużą rolę odgra ze względu na to, że chociaż iż będziecie po prostu zdrowsi, będziecie mniej chorować, na pewno nie będziecie bolewać nad kręgosłupami, nad oczkami, nie trzeba będzie okularów nosić, a będziecie na pewno przygotowani fizycznie bardzo dobrze. Drugą pozycją promowaną podczas uroczystości w siedzibie PKOL były wielkie tradycje polskiego sportu. Do biegu gotowi? To opowieść o najwybitniejszych biegaczach w historii Polski. Książka opowiada o wielkich sportowych osobowościach na tle losów całego narodu. Teresa Sukniewicz-Klajber, olimpijka z Meksyku, brązowa medalistka Mistrzostw Europy, opowiada, jak bardzo sport może zmienić nasze życie. Najbardziej buduje chęć do trwania w sporcie, sukces. To tak napędza nieprawdopodobnie, to daje taką
pewność siebie. Człowiek jest żądny sukcesu. No po prostu człowiek lubi mieć sukces. A tutaj jak się coś udaje, no to się trwa przed tym. Na pewno grupa dzieciaków, która musi się zaprzyjaźnić. Oni muszą się lubić, muszą lubić być ze sobą. Obóz to bardzo dużo robi, te pobyty na obozie. Bardzo dużo robią, że to jest przyjaźni się rodzą. A tak poza tym to sukcesy, jak w tej drużynie, jak to jest drużynowy sport. Jak zdobywają razem sukces, to wspierać się chcą. Byłeś dobry, ja ci pomogę i tak dalej. No, ja wspominam obozy fantastycznie, zawsze było fajnie. Niezależnie od tego, czy były dobre warunki, czy złe, bo nieraz były złe. Później jak my w Warszawie, to żeśmy się spotykali w Warszawie, w klubie to w klubie, a na obozach to już była cała Polska. W spotkaniu udział wzięli również uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego imienia generała broni Władysława Andersa w Warszawie. Kronika sportowa. Polskie Radio.